Jest z nami Max. Jestem i ja. No jest grubo, stary, jakiś łoś wyskoczył. Jechaliśmy do lasu. Ja robię tak, jak jadę. Tak od dół, w dupę. Mówisz, że to pobiera jak lap, cześć lapem. Uważasz, że przejdę obok tego obojętnie? No to nie oleję sprawy. Na razie początek, to wszyscy szczęśliwi, kurde. Dajcie sobie 20 minut. Patrzcie mi kogoś na hacie. Zimno, f***a. Tu pokierował nas GPS, jesteśmy w drodze, gdzie nie ma wyjścia. Zamarza. Ja mówię, jakbym był pijany. Nasz hotel wygląda tak. Klikam na zdjęcie hotelu, to wygląda tak. Dobra, się coś psuło. Jest 8 stopni. Dobra wiadomość czy zła wiadomość? Kurde, wszystkie, mów. Zła wiadomość jest taka, że to nie jest tu. Cześć, tu Maksymika. No maksymalnie słuchajcie, ze mną jest Krzychu i Miki. Przyjechaliśmy z Warszawy na hulajnogach elektrycznych. To była naprawdę niesamowita przygoda podzielona na dwa odcinki, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie do samego końca. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę do góry i subskrypcję. Mieliśmy tego dosyć, nawet dzisiaj mieliśmy mały wypadek, ale no nie. Chcecie zobaczyć więcej, zostańcie do samego końca, oglądajcie i widzimy się za chwilę. Jestem takim pierdolonym pracoholikiem, że jeszcze przed wyprawą mam 3 treningi personalne. U chłopaków będę się przepakowywał. Bierzemy hulajnogi i ruszamy dzisiaj o 22.30. Będzie nieźle, trzymajcie kciuki. Ciekawe, jaką pogodę będziemy mieli. Hulajnoga elektryczna. Prawie jak zwykła, bo nie stawia oporu, jak się ją popchnie, a jest wyłączona. Możecie się odpychać, tak jechać nad morze bez silnika elektrycznego. I rozumiem, taki jest zamysł dla sportu. Silnik 800 W, hydrauliczne hamulce, przód, tył. Bateria 23,4 Ah przy 48 V. To jest bardzo istotne, bo liczą się watogodziny baterii. I ta hulajnoga ma zasięg na 65-70 km przy normalnej jeździe. Mamy kozackie plecaki. Bezpieczeństwo plus 5. I styl też. I styl też. O. Przyjechałem do chłopaków. Niebawem wyruszamy w podróż. Jak tam przed wyprawą? Stary, nie spakowałem się za bardzo, jestem w dwóch torbach. No zobacz, no. W dwóch torbach nie zmieściły się. W dupie. Pani domu. W dupie, a nie. Ja jesteśmy w dupie, no. Pokażę wam. No, i chowasz, i teraz się świecisz, nie? Weź się obudź. Jakie zajebiste. No jest w przyszłości, nie? Ten, światła w domu, nie? Tutaj, ulelele, ciężkie plecaki. Ale jest fajnie, nie? No jest, będziemy wyglądali kosmicznie w tych plecakach, to na pewno. Damy ci taki kij, kurwa, będziesz chodził z nim po pomiechówku, będziesz chodził z tym kijem. Wujek Mikołaj. A światło gdzie? Miki, kurwa! Miki już 3 razy się wracał na górę. Się w głowie kołuje. Dobra, dawajcie, wypierdamy. 2 godziny trasy. Idziemy z Pragi północ do Pomiechówka, dokładnie. Pomiechówek, nie mam zielonego pojęcia, co tam jest poza Parkiem Linowym. Być może znajdziemy coś jeszcze, ale podążamy. Trasa będzie na pewno ciekawa, bo jedziemy przez Las Bielański. Ciemno, fajnie, lecimy, zara. Jest z nami Max. Jestem i ja. Nie da się ukryć. Ciekawe, jak wygląda. Jedziemy? Tak. Dobra, start. Start imprezy. Dobra, idziemy? Startujemy. Mikiemu coś spadło, wiesz? Mam ciągle coś spada na razie. Miki, zajebiście się ogarnąłeś, nie? Stary, weź mi to ściągnij, bo mi plecak spada jak jadę. Co ci ściągnąć? Ej, albo może jakoś zaczepię ten plecak o drugi plecak? Jest to możliwe, czy nie? Jeden wielki plecak z dwóch małych. Ej, nie, no, ale tak szczerze musisz coś wymyślić, bo jest źle, nie? Nie mamy mapy aktualnie. Japa. Nawet nie wiedziałem, że nie mamy mapy. Będziemy ustawiać ją jutro, teraz kierujemy się zwykłą googlowską. Czyścimy, wjechaliśmy do lasu właśnie. Wzdłuż Wisełki. Pierwsza trasa taka. Ale jest zajebiście. Tylko trochę zimno. Pierwszy offroad! Na razie trasa super, nadgarstki nie bolą, dupa nie boli, bo nie ma od czego, troszkę plecy, plecaka, ale ciśniemy, małe ekscesy z nawigacją.
No jest grubo, stary, jakiś łoś wyskoczył, czy co to było? Jest grubo. Tu jest wieczna przygoda, kurwa, z nim. Zatrzymujemy się piąty raz w tym lesie jebanym, bo mu spada torba. Jutro to ogarniamy. Nie, bo kurwa niedźwiedzia obudzisz, ty. Takie niebo zajebiste. Jestem tak zmęczony tą drogą, zrobiliśmy z 25 km. Kurwa, jechaliśmy przez środek lasu. No i kozak. Ile nam pokazuje jeszcze? To jest tak zimno. Jan Kostki z czy... zimno. Ja bym kurwa po górach chodził. To serio, to jest drama. Nie ma hot dogów na bank? Nie, no nie mów tak nawet. No nie mów tak. No nie ma. Jak ktoś to się nie mogło odwracać, nie? Ja robię tak jak jadę. Max, jaki tęczy ten. To ja do WDP. Ale jak cały zakapturzony, nie? No ja bym się bał w nocy. Jest tak zimno, skostniały mi dłonie, strasznie. Zajechaliśmy na stację, myśleliśmy, że kupimy sobie tutaj hot doga, kawkę jakąś. Kawę kupimy, pewnie da się, kupimy. Ale hot doga nie kupisz. Kupimy. Możesz pomarzyć. No, próbuję. Pan Tir się dla nas zatrzymał. Pięć kilometrów do pierwszego przystanku, piździ w chuj. Jest zimno. Tak, coś tam się kamerka pierdoli. Chyba zimno. No. Pierwszy przystanek za nami, przemarzłem w chuj. Boli mnie nadgarstek i trochę plecy, chłopaki bardziej narzekają na plecy. Baterii mam jeszcze tyle. Jak jest? Spoko. Plecy bolą, ale ogólnie nie jest źle. Nie tak jak u mnie. Jak Miki? Ogólnie nie mogę chodzić. A my się do środka już? Miał kostki się złamać. Chodzę, złamać kostki. Jak ten. Rataj. Coś z nogami rataj? Jak się na teraz? Ale zobaczcie jakie to są kable, jakie połączenia idą. Ciekawe. Zaraz wyjebę korki w hotelu, wiesz, tak ty. Ciekawe ile prądu ściąga. 6. Mówił, że wcale nie tak dużo, wiesz? Mówił, że to pobiera jak laptop, więc 6 laptopów jakbyś nie mówił. Że mocny laptop bardziej, nie? Mocne 6 laptopów. Śniadanie mistrzów, ale czekamy jeszcze na jajówę. Dzisiaj około godziny 17 ruszamy, jak Mikołaj skończy pracę. Także można jeszcze poleżeć do 12, bo doba jest do tej godziny. Hulajnogi naładowane, śniadanie zjedzone, prysznic wzięty. Tylko teraz Mikiego trzeba przyspieszyć. Robię co mogę. Szukuję. Godzina 10, to już 11. 11. 11, zjedzone śniadanko, praca. Za 6 godzin ruszamy. System zmiany chłopaków jest po prostu taki, że oni sobie pracują od godziny 8 do 17, dlatego w tych godzinach musimy po prostu siedzieć na dupie. To jest czas na to, żeby ładować hulajnogi na przykład i na to, żebyśmy mogli sobie również popracować, bo ja mam ze sobą oczywiście laptopa i na bieżąco montuję ten odcinek. O godzinie 17 ruszamy w dalszą podróż. Mamy zamiar przejechać jakieś 60 km, podładować ze 3 godziny hulajnogę i pojechać jeszcze jakieś 30 km, aby dotrzeć do Muławy. I jutro z Muławy będziemy ruszali dalej. Ten odcinek planowaliśmy od początku sierpnia, możecie zobaczyć, na początku mieliśmy jechać czymś innym, ale to było ciężkie do ogarnięcia, więc wpadliśmy na pomysł, że pojedziemy po prostu hulajnogą elektryczną i uważam, że całkiem nieźle ten pomysł wyszedł, zważywszy na to, że całkiem niedawno Krzychu z biegiem okoliczności również wypuścił taki odcinek. Nie powiem, że no, przed naszym wyjazdem nie zwróciłem uwagi na odcinek Krzycha, no bo skoro go nagrał i skoro wyszedł, to patrzyliśmy, jakich błędów się wystrzegać, ale nasze wyzwanie jest nieco inne, ponieważ my tutaj po prostu jedziemy na własną rękę. My tutaj mamy ładowarki, my tutaj mamy hulajnogi ze sobą, my tutaj nie mamy żadnego samochodu, który nas asekuruje. My tutaj jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie i na dobre planowanie trasy. Ale ogólnie bardzo zadowolony jestem z tego, że to wyzwanie robię. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę do góry i subskrypcję, jeżeli już tu jesteście, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Tymczasem idziemy do roboty, ja idę montować i ruszamy niedługo dalej. A mam jeszcze jedną rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo ostatnio podczas trwania Gali Fame MMA była również loża szyderców. Podczas tej loży szyderców gościu, który upodabnia się do Kubańczyka, postanowił powiedzieć to. A widziałeś walkę na przykład Zabielskiego maksymalnie? Maksymalnie? No. I Zabielski się w ogóle wtedy do tej walki nie przygotowywał.
Ale kurwa, maksymalnie jest kurwa żaden przeciwnik. A no dobra. Zdygamy. Czyli stawiamy... No ale nie jedzenie papryczek, no to zrozumiał. No to ja ci powiem. Przede wszystkim ja nie muszę mieć z tyłu głowy, że robiłem takie rzeczy jak ty teraz. Nie, nie będę. Kisynia! A pisyczynia! Jeżeli ty kurwa uważasz, że przejdę obok tego obojętnie i oleję sprawę, no to nie oleję sprawy, bo zaczepiasz mnie publicznie w momencie, kiedy widzi to bardzo dużo osób. Więc jeżeli masz coś do mnie, zapraszam ciebie serdecznie, kurwa. Możesz się przebrać, jak chcesz, ten swój strój i możemy wyskoczyć. No, także ja lecę dalej wykonywać swoje wyzwanie. Mam nadzieję, że nauczysz się takiej wytrwałości jak ja i zaczniesz robić nieco bardziej ambitne kontenty niż przybieranie się za dziewczynkę w różowych włosach. Pozdro. Poszedłem się przejść tu w okolicy, zobaczcie jak fajnie to jest. Trasę cieplutko, fajnie. Też cię bardzo boli? Boli. Co? Kół? Patrzcie jaki typek tu jedzie na rowerku. Miki. Kurwa tutaj. Zostaw to złodzieju. Rosła. Idealnie. Jesteśmy 2 godziny przed wyprawą drugiego dnia. Chciałem wam powiedzieć nieco więcej na temat samej hulajnogi. Tak jak widzieliście na początku filmu, może jechać około 40 km na godzinę. Ładuje się jakieś 5-6 godzin, ponieważ dostaliśmy podwójne ładowarki. Dzisiaj czeka nas jeszcze jedno krótsze ładowanie. Mamy zamiar zrobić najpierw na maksa, potem podładować i potem dojechać tyle, ile się da. Miejmy nadzieję, że nie będzie zimno, nie będzie tak jak wczoraj. Podróż fajna. Przygody super. A gdybyście chcieli, to specjalnie na taką hulajnogę mam dla was rabacik maksymalnie 500, który odejmuje 500 zł z waszego zamówienia. Jeżeli chcielibyście kupić sobie właśnie taką hulajnogę, to wpadajcie na stronę, którą zostawiam wam w opisie tego filmu. Stary, widzom trzeba powiedzieć, że nocleg nie jest zarezerwowany, jesteśmy w dupie. Przede wszystkim no tak. Widzę, że mamy prawie 100 km do zrobienia. Właśnie to chciałem powiedzieć, rezerwuję właśnie Mławę, jest 17.03, a do Mławy mamy 90 km do przejechania, kiedy zasięg z hulajnogi to około 60, może 70. Nie, zobaczymy. Teraz widzowie, popatrzcie na to, każdy jest świeżutki, no w miarę. Tak, to chciałem powiedzieć. W miarę świeżutki, zadowolony. A zobaczycie, co będzie za parę godzin. Za parę godzin. Kilometrów. Krzysiek będzie pierdolony na sakwa, kurwa. Przed nami drugi dzień wyprawy, ruszamy. Mamy jakieś 95 km. Ruszamy do Mławy. W Mławie spróbujemy znaleźć sobie jakiś nocleg i jutro rano wstajemy, ciśniemy dalej. Przed nami jeszcze trochę kilometrów. Zmęczony nie jestem. Sporo czasu spędziliśmy tutaj i to nie za bardzo jest dla mnie w porze, bo... No, poza montażem odcinka uważam, że mogłem zrobić więcej, ale no jedziemy. Jutro na pewno będzie mniej marnowania czasu. Na razie początek, to wszyscy szczęśliwi, kurde, dajcie sobie 20 minut. Tak. Jakie masz wymysły? Nie poczekam. Czekaj, ja ci pokażę. Zaraz będziemy nagrywali fajne ujęcia z drona, także jak mi Krzychu da jakieś, to zobaczycie, a jak nie, to musicie go cisnąć w komentarzach. Więc jak... Ujęcia z drona są drogie, stary. To jest tak samo jak moje dostaniesz rady. Jakoś, jak mówiliśmy, moje 140 rady. Pikseli. Tak, oni chcą mi dać materiał 140 pikseli, a ja im dam bez dźwięku, tak się wymienimy.
jest zimno. Musieliśmy się zatrzymać. Ja założyłem drugą bluzę, zakładam kaptur. No generalnie, jak widzicie, wszyscy się tutaj ubierają. Jest zimno. Kapie z nosa. Trochę kilometrów zrobiliśmy, 4 dyszki. Weź się ubierz, bo mi zimno. Gile lecą, jest zimno, zmarznięte ręce i przed nami jeszcze jakieś 15 km do Orlenu po to, żeby naładować hulajnogę i potem mamy jeszcze jakieś 35 do Muławy, więc przed nami jeszcze jakieś 5 dych plus pauza na stacji. Miejmy nadzieję, że coś znajdziemy. Będzie nieźle. Dziura w baku, padła ci. No niestety, pierwsza bateria padła i będziemy pytać ludzi o pomoc. Dobrze, że jest jeszcze w miarę widno, ale to co, chcesz się u kogoś zatrzymać i posiedzieć, tak? Po prostu tu. Szczerze? Myślę, w sumie spoko było, kawka za darmo. Dawaj. Ładowanko, patrzcie u kogoś na chacie. Nocleg w Świątlino, Jacku. I pójdziemy spać o 23. Czaj się byśmy odwołali. Dojeżdżamy, a tam nie ma. Przepraszam pana, możemy jednak spać. No Jacku. A to co? Glinodzik. Glinodzik. Gdzie mieszkasz? Glinodzik. Chyba, że nawet jakoś za Glino jest, byśmy dojechali, co? No dawaj się dalej, trochę więcej. Dawaj, może ten, dojedziesz na tej baterii. Nie, no tam Mława nie jest tak daleko, chłopaki. Czy pociągiem jedziemy? Ja jebie, ładujemy cały czas. Skrapsą. Razisz w oczy? Razi w oczy. Fajnie. Dobra, nasz plan na dzisiejszy dzień jednak troszeczkę uległ zmianie. Jedziemy na najbliższy Orlen, więc ładujemy jeszcze z pół godziny. Jedziemy na Orlen, tam doładujemy baterię. Stamtąd mamy jakieś 10 km do noclegu. Tam się przekimamy, z rana wyruszamy. Jutro będziemy robili 3 kursy najprawdopodobniej. Trzymajcie kciuki, no napięty grafik. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda. No bo akcja jest taka, że jak się pytaliśmy o plan, to mówimy, że no... Od pół godzinki do godzinki. A już jest godzinka. Nie można gryźć butów za takie pieniądze, mordo. U matce powiem. Tak do ciebie mówię, kurwa, na górze tutaj. Właśnie poszedł się mnie zaatakować. No, dawaj go. Te ładniejsze zobacz. Co tam? Kończymy nasze pierwsze nocne półtorej godzinne ładowanie, żeby przemieścić się na stację benzynową, w której tak naprawdę nie mamy pewności, czy ktokolwiek pozwoli nam naładować nasze hulajnogi. I nawet nie wiadomo, czy ta stacja będzie otwarta. Jedziemy w sumie na żywioł, ale jak przygoda, to przygoda. Chłopaki są dobrze pozytywnie nastawieni, a także... Zajebiście, fajnie, te koty tu biegają cały czas. Siemasz kot. Pan kot. Dostajesz jedzenie? Krzyśkowi rzucili z okna. Świecimy. O, patrz. Zimno, jest strasznie zimno i jedzie jakiś samochód. Co, zimno? No. Ale jest tak zimno. Zimno w dłonie, zimno w mordę. Jedziemy 15 na godzinę dokładnie, a asfalt jest zajebisty. Asfalt jest super. Tylko, że jest strasznie zimno, a przed nami jeszcze jakieś 25 km. To nie jest śmieszne. Wszyscy kają dupami. To, i fujarami wodę piły też, widziałem jednego. Nie no i jedziemy lasem i w ogóle pani nam powiedziała, że teraz mamy cały czas las. Także no tutaj u Krzycha są dwie kreski baterii, ale te dwie kreski baterii są bardzo niepewne. Jemu padła hulajnoga jako pierwsza i tak naprawdę nie wiadomo, czy dojedziemy. Właśnie to jest najlepsze. Jesteśmy trochę w dupie, w razie czego będzie łapał przedłużacz i go ciągniemy, no bo co mamy zrobić? Jeżeli zatrzymamy się w środku lasu, a zostanie ze 2 km, nie będzie wyjścia. Ale jest przywykliście zimno. Miki, jak się czujesz? No dramat jest, nie pamiętam, jest naprawdę zimno. Kiedy było mi tak zimno i... Ale wiesz co? Co? Ile ty masz lat? 17. No właśnie. Ja pierdolę. Dobra, jedziemy, nara. Dotarliśmy w pizdu. Tu pokierował nas GPS, jesteśmy w drodze, gdzie nie ma wyjścia, musimy zawracać. Musimy zawracać. Kurczę, zamarzam. Nie pamiętam, kiedy byłem taki zimny. Patrzcie, tam jest Orlen.
A ja mu już się rozładowała. Kulaj noga. Właśnie ja za kulaj nogą, no nie? Mówiłem, że to ostatnie dwie minuty. Ale jaki fart, co? My tu zjechaliśmy na dół. Ale jest mi k***a tak zimno, tak mi zimno. Nie, ja mówię, jakbym był pijany. Moje usta się poruszają w spowolnionym tempie. Także proszę się nie śmiać, tylko zostawić łapkę. Co w pierwszej kolejności z Orlenu? Nie, to jeszcze kółeko. Wszystko to na zdjęcie pijemy. Kawę, czekoladę, hot doga, batonika, no nie wiem. I w tle ten Orlen, tu jest zjazd jakiś dziwny. Moje dłonie umierają. Ja też umierał, ale idzie powodzonko. Jest to taki zimno, czekam do kawy. Znaczy rozdaję coś. A jest pięknie teraz, ale myślę, że zamarznę. Ostatnie kilometry to była katorga. Piznawica w k***. Bardzo zimno. Bardzo. Świat. Najlepsze jest to, że zaraz wyruszamy, jest tak super zimno i nasz hotel wygląda tak, że nie ma ani jednej opinii i nawet nie ma ani jednego zdjęcia, tylko jak klikam na zdjęcie hotelu, to wygląda tak. Widzicie ale... Patrz na to. Hotel? W krzakach będziemy spali, ty. Ale pan... Ale pan przy ognisku się ogrzewa. Ale pan zapewniał, że są wolne miejsca i że istnieje ten hotel, tak? No, co miał mówić? Kupiłem sobie nowe rękawiczki z Zary. Przecena na Orlenie, za 6,99 była. Kończymy godzinne ładowanie i ruszamy. Okazuje się, że zamiast 6 km mamy jeszcze 11, jest bardzo zimno. Mam na sobie dwie bluzy, trzy kaptury, kask, kurtka, który jest tak sobie, kurtka, dwie pary spodni, spodenki, niestety krótkie skarpetki i tak go. A, dojechaliśmy. O kurde, telefon zaparował nawet. A bo katar, jestem przełażdżety. Mam dosyć, kurwa, mam dosyć. Modliłem się, żeby tylko kurwa było jak najszybciej. A najzabawniejsze jest to, że co było git, to było się coś psuło. Jest 8 stopni. Dobra wiadomość czy zła wiadomość? Kurwa, wszystkie, mów. Zła wiadomość jest taka, że to nie jest tu.